Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia, w kapłańskim posługiwaniu, drogie i czcigodne siostry zakonne, bracia i siostry, tak pięknie powitali na początku tej uroczystej, świątecznej Eucharystii odpustowej. Święty Jan prowadzi nas dzisiaj na górę Kalwarii, po to, abyśmy tam duchowo pielgrzymując mogli poznać wielką i niepojętą miłość serca Jezusowego wobec każdego i każdej z nas. Pytamy się, jaki jest dzisiejszy człowiek? Czego spragniony? Czego szukający? Wielu mówi, że czasy, w których przychodzi nam dzisiaj przeżywać nasze życie, wcale nie są łatwe, wcale nie sprzyjają człowieku. A z drugiej strony mamy taką świadomość, że na każdym kroku podsuwane nam są okazje, wydarzenia, przedmioty, które mają nasze życie uczynić łatwiejszym, a może tylko przyjemniejszym. Nie mają skracać dystans między nami. Pewnie wszyscy, jak tu jesteśmy, mamy w kieszeni telefony, a i tak nie mamy czasu dla siebie. Powinno być łatwiej, a często widzimy, że tak nie jest. Widzimy ludzi, którzy szukając miejsca, nie potrafią go na tym świecie dla siebie znaleźć. Gubią się w chaosie, w natłoku różnych wydarzeń, bo wszystko wydaje się być najważniejsze. A wiele rzeczy wymaga się reguły zrobione i to już na wczoraj. Bywa, że ktoś znajduje sensowne takie rozwiązanie, które wydaje się mu już na miarę jego możliwości, na miarę jego oczekiwań i marzeń. Tak często ułuda bogactwa, stanowiska, pozycji zawodowej okupione są wielkim trudem. Czasem nawet wielkim dramatem, nie tylko osobistym, ale często i rodzinnym. Wyrzeczeniami. Mało tego, okazuje się, że i tak nie spełniły oczekiwanych, spodziewanych skutków. Czego więc potrzeba dzisiejszemu człowiekowi, aby spełnić, aby zaspokoić jego pragnienia? Zgromadzeni w tej odpustowej świątyni wpatrujemy się w święty znak naszego zbawienia, w Krzyż Pański. To na nim wisi nasz Zbawiciel z przebitym sercem. A jego wyciągnięte ramiona chcą każdego z nas przygarnąć i przytulić do siebie. I wypowiedzieć raz jeszcze te słowa, które słyszeliśmy w śpiewie Alleluja. Przyjdźcie do mnie! Przyjdźcie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Przyjdźcie do mnie i przytulcie się do mojego serca, abyście znaleźli ukojenie dla dusz waszych. Bo tu, w moim bijącym ciągle sercu, jest źródło szczęścia i źródło życia każdego człowieka. Bo z mojego przebitego na krzyżu serca w ucznią żołnierza ciągle wypływa miłość. A to jest cnota, gdzie człowiek znajduje ukojenie i spełnienie swojego życia. To boskie i ludzkie serce naszego Pana to symbol i źródło nieskończonej, wręcz szaleńczej miłości do każdego z nas. Miłości, którą tyle razy podeptaliśmy już w naszym życiu. Miłości, którą nie zawsze umiemy dostrzec i na którą niestety nie zawsze odpowiadamy. Więc dzisiaj w tę uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa potrzeba, abyśmy sobie na nowo uświadomili, że człowiek tylko wówczas będzie czuł się spełnionym, szczęśliwym i radosnym, gdy zrozumie, a co najważniejsze, doświadczy miłości. Oraz tą miłością
problemów, ludzkich pragnień, spełnienie marzeń każdego człowieka wszystkich czasów. Pokochać innych i być kochanym. Drodzy, to najpiękniejszy dar, ale to też największe zadanie. Bo o nim Pan Jezus mówi, że to jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. Stare przysłowie mówi, co Bóg daje, to i zadaje. Każdy Boży dar domaga się od nas realizacji, jakby dopełnienia naszymi ludzkimi siłami. Co myślisz, kiedy słyszysz słowo serce? Może mamy wówczas na myśli serdeczność, ciepłość, miłość, szacunek, uprzejmość? A może zdaje się, że te określenia w dzisiejszym mocno zmaterializowanym świecie się wyczerpały? A często odnoszą się do zupełnie innej niż pierwotna rzeczywistość. Dlatego człowiek szukający miłości ciągle jest jej płodny i ciągle mu mało. A dlaczego? Bo nie zawsze szuka tam, gdzie potrzeba. I czasem doświadcza tylko jej namiastek. A czasem podchodzi mocno poraniony. Kiedy mówimy serce i patrzymy na boskie serce Pana Jezusa przebite z miłości dla nas, to pamiętamy o Jego ofierze, które dokonał za nas. Z miłości. Z miłości umarł na krzyżu. Z miłości dokonał zbawczej ofiary. Więc i dla mnie, jako Jego ucznia, dla każdego człowieka nie ma innej miłości, aniżeli ta związana z ofiarą, z wyrzeczeniem, z opanowaniem, z pokorą, cichością, zrozumieniem. Nie ma innej prawdziwej miłości. Zapytasz, bracie i siostro, takie postawy dzisiaj w naszym brutalnym, złym świecie? Owszem, bo przecież nie inny był świat za czasów Pana Jezusa. Także wtedy twarde prawa rządziły światem, ale On wcale nie krzyczał, nie rozpychał się łokciami, nie poniżał innych, nie wyśmiewał, czy też w inny sposób nikomu nie dokuczał po to, aby zająć właściwie sobie wygodne miejsce i pozycję społeczną. Modlimy się dzisiaj, Jezu, cichy i pokornego serca. Jezu, znoszący upokorzenia w cichości serca, naucz nas takiej miłości. Przychodząc oddać cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, chcemy także do końca przeczytać tę piękną lekcję miłości z Góry Kalwarii. I pytamy się, jaka nauka stąd płynie dla nas? Co mamy zabrać w nasze zwyczajne ludzkie życie? Jaki powinienem być jako uczeń Chrystusa, jako dzisiejszy chrześcijanin? A Pan Jezus natychmiast spieszy mi z odpowiedzią. Po tym was poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. Wszędzie. W domu, w szkole, na plebanii, w klasztorze, w zakładzie pracy, podczas zabawy i wypoczynku. Wszędzie, bo prawdziwy chrześcijanin nie ma dwóch serc. Ale bywa, że prowadzi podwójne życie. Bywa, że ma podwójne oblicze. Więc prosimy Pana Jezusa po raz kolejny, uczeń Panie nasze serca według Twego serca. Daj mi siłę do kochania Ciebie i bliźnich. Więc pytam się dalej w dzisiejszej katechezie, jak mam Cię, Panie Boże, kochać? Co to znaczy, że mam Ciebie kochać? A Pan Jezus jasno mi chce odpowiedzieć, że tylko ten go miłuje, kto na co dzień w swoim życiu zachowuje Jego naukę. W
tym naprawdę Boża miłość jest doskonała. I dodaje zaraz, że nie można miłować Pana Boga, nie kochając bliźniego. Kocham. To znaczy, że jestem życzliwy, uprzejmy, miły, nie żywię nienawiści, nie chowam urazy do kogokolwiek. Kocham, czyli nie zatruwam życia, zwłaszcza moim najbliższym, i celowo, specjalnie nie chcę być dla nich utrapieniem. Kocham, to także pomagam tym, którzy na moją pomoc ciągle liczą, oczekują jej. I chętnie podzielę się z nimi nie tylko swoim groszem, ale także swoimi umiejętnościami, dobrą radą, czasem uśmiechem, wolną chwilą. I jeszcze jedna nauka. Pan Jezus nam powiedział, że nasza miłość ma obejmować wszystkich. Także i tych, których po ludzku nieraz nie lubimy, którzy sprawiają nam cierpienie, ból, którzy nam źle życzą, także i naszych nieprzyjaciół. Kiedyś słyszałem takie przewrotne powiedzenie: nie mogę kochać Pana Boga, bo Go nie znam. I nie mogę kochać bliźniego, bo Go znam. Ciężko słyszeć takie słowa. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, mówi Pan Jezus. A więc coś więcej, aniżeli to, co czynią dzisiejsi poganie. Słuchając tej katechezy, wydawać by się mogło, że to w dzisiejszym świecie nierealne, bardzo trudne, może nawet niemożliwe do zrealizowania. Tak, po ludzku nierealne i trudne, niemożliwe. W takim razie, czy Pan dałby nam, słabym ludziom, przykazanie niemożliwe do zrealizowania? Na pewno nie. Ale czego Pan Bóg wymaga, w tym nam dopomaga. Warto sobie to zapamiętać. Czego Bóg wymaga, w tym dopomaga. Wpatrując się dzisiaj w Najświętsze Serce Pana Jezusa, dziękujmy za Jego miłość. Z przebitego serca wypływają krew i woda dla naszego umocnienia. Płyną nieustanne zdroje łask w sakramentach Kościoła. Wystarczy tylko otworzyć swoje serce. Wystarczy przyjąć tę Bożą miłość, Bożą łaskę, a tym będzie nam łatwiej. Uczcie się ode mnie, mówi Pan Jezus, bo jestem cichy i pokorny sercem. Weźmijcie moje jarzmo na siebie. Co jest tym jarzmem? A no właśnie, to jest to przykazanie miłości. Pan Jezus nas zaprasza, byśmy to jarzmo razem z Nim nieśli. Jarzmo to takie starodawne urządzenie zakładane na parę zwierząt. Zwierzęta szły obok siebie i ten ciężar za nimi mogły ciągnąć równo. Wyobraź sobie, bracie i siostro, że obok ciebie idzie Pan Jezus. I twoje jarzmo razem z Nim jest dużo łatwiejszy do dźwigania, do uniesienia. On nas wspiera swoją Bożą mocą. Bo tylko życie, które będzie przepełnione miłością, będzie miało sens i będzie miało prawdziwy smak. Ty, Panie, dajesz siebie nam, by naszym życiem być. Naucz, jak braciom służyć. Naucz, jak miłością prawdą żyć.